Witam na kanale iChallenge. W tym odcinku na temat tego, czy słychać, czy widać i czuć różnicę między tanim a drogim akordeonem. Zaczynamy! Okej, a więc czy słychać różnicę między tanim a drogim akordeonem? Wydaje się to sprawa być oczywista, że tak być powinno. Może zacznijmy troszeczkę od końca. Dlaczego w ogóle jeden akordeon jest tani, a średnie jest, inne akordeony są w średniej cenie i są naprawdę bardzo drogie akordeony, które mogą kosztować 20 tysięcy złotych jeden. Skąd bierze się taka różnica, skoro to i to jest akordeon i w zasadzie niczym się przynajmniej zewnętrznie nie różnią. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że to jest brand, marka. Po prostu płacimy za markę, tak samo jak płacimy za markę samochodu czy telefonu. Nie jest to prawda, przynajmniej nie jest to prawda całościowa. Oczywiście po części płacimy za markę, ale za tą marką również coś stoi. Ta marka nie wzięła się znikąd. To, że jak dana marka jest droższa, czy produkty są droższe, musiało się skądś wziąć, ma swoją przyczynę. A więc krótko powiedzmy, dlaczego tak się dzieje, że jeden akordeon jest tani, drogi i potem, czy warto wydać na drogi akordeon pieniądze, jaka będzie z tego korzyść. Powiedzmy sobie szczerze, akordeon jest to produkt produkcji ręcznej. To każdy akordeon jest wykonany ręcznie, każda część jest montowana ręcznie i z siłą rzeczy każdy akordeon nie może być tak tani jak dętka do roweru. Po prostu nie da się tego zautomatyzować. I cena to jest, więc mamy tą cenę taką minimalną, która bierze się po prostu z pracy ludzkiej. Oczywiście wchodzą teraz na rynek azjatyckie akordeony, na przykład chińskie. One są właśnie tańsze, dlatego że praca ludzka w Azji jest tańsza. Ale niestety akordeon to nie tylko włożenie jakichś części podzespołów do akordeonu i już. Akordeon to dzieło sztuki. To jest wiedza, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. I stąd między innymi wynika też cena. Ale o tym za chwilę. Na cenę akordeonu wpływa jakość produktów, z których tworzymy akordeon, z jakiego jest on drzewa wykonany, z jakich materiałów, czy skóra, czy skóropodobny i tak dalej, tak dalej. Więc drogi akordeon, ten topowy akordeon, to będą wykonane produkty ze sprawdzonych, bardzo drogich, czy drogich i jakościowych produktów, a więc przez to już samo akordeon musi być droższy, żeby producentowi zwróciła się to, co włożył. A więc jeżeli kupujemy topowy akordeon, to płacimy między innymi za bardzo wysokiej jakości produkty, które są włożone, a to powoduje, że szeroko pojęta jakość jest lepsza. A więc to jest jedna rzecz, jeżeli chodzi o drogi akordeon. Druga rzecz, jak już wspomniałem, płacimy za doświadczenie ludzi, którzy wykonują ten akordeon, którzy mają wiedzę, know-how i tak dalej, którzy wiedzą, jak to zrobić, żeby to odpowiednio brzmiało, żeby to odpowiednio wyglądało i żeby było trwałe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest wiedza, mówimy już o setkach lat, no bo akordeon, no to już to nie jest produkt, który produkowany jest 20-50 lat, ale dłużej. Najlepsi rzemieślnicy pochodzą, tak jak jest szeroko uznane, we Włoszech. Tam jest taka grupa ludzi, tak jak jest w Ameryce, taka Dolina Krzemowa, tak we Włoszech jest taka Dolina Akordeonowa, gdzie właśnie są najlepsi fachowcy, produkują bardzo wysokiej jakości akordeony, które kosztują, tak jak mówiłem, dziesiątki tysięcy złotych. A więc płacimy za produkty, ale płacimy przede wszystkim za wiedzę tych ludzi. A więc to jest różnica, więc jeżeli chodzi o drogi akordeon i tym samym wiemy, jaka będzie różnica, jeżeli chodzi o tani akordeon. Tani akordeon będzie przeciwnością tego, co powiedziałem, jeżeli chodzi o drogi akordeon, a więc będą tańsze produkty,
słabsza wiedza lub w ogóle żadnej wiedzy, bo jeżeli akordeon jest wykonany w Chinach, to prawdopodobnie ludzie są bardzo szybko przeszkoleni, naśladują być może pewne rzeczy, które widzą w Europie, w Niemczech czy we Włoszech i próbują to zaadoptować do produkcji akordeonu. Oczywiście taki akordeon z Chin, on też gra, on wygląda jako akordeon, ale niestety on nie ma tego, nie da się po prostu nadrobić tego doświadczenia, które ma Europa przez dziesiątki, przez setki w zasadzie lat. No i oczywiście nie mają tych fachowców, musieliby ich wziąć z Europy. Plus oczywiście akordeony chińskie na ogół mają niższe jakości produkty zastosowane w tych akordeonach, a więc one prawdopodobnie będą mniej trwałe niż te europejskie. A więc to tak a propos, jeżeli chcecie kupić chiński akordeon, raczej proponuję Wam kupić używany europejski akordeon, nawet trochę droższy niż chiński, nowszy. Taka jest moja opinia, oczywiście możecie mieć inną opinię. A więc tytuł tego odcinka brzmiał: czy jest różnica, czy słychać różnicę między drogim a tanim akordeonem? Odpowiedź brzmi oczywiście tak. Drogi, a droższy ten akordeon, średni, a nawet średni akordeon, a już nie mówiąc o tej z wysokiej półki, będzie miał lepsze brzmienie. Oczywiście, kiedy mówimy lepsze brzmienie, to mówimy o tym, że na przykład nie słychać żadnych szelestów, świstów, to jedno, ale jest coś takiego, co trudno wychwycić w tych akordeonach, trudno opisać językiem, coś w rodzaju pewnej wibracji dźwięku. To jest właśnie ta sztuka tych właśnie fachowców, gdzie są bardzo, bardzo minimalne rzeczy zmienione, ale jednak słysząc to, będziesz słyszeć, że to jest inny dźwięk, ciekawszy. No po prostu lepiej się tego słucha. To są właśnie te akordeony, jeżeli mówimy o drogich akordeonach, które słyszymy na filmach. Tutaj na ogół są to właśnie dźwięki z tych najlepszych akordeonów, gdzie są właśnie grane te piękne melodie, na przykład francuskie, gdzie właśnie jest taki wibrujący dźwięk, kiedy dźwięk jest bardzo czysty, no po prostu ma to w sobie coś. A więc to jest odpowiedź na ten odcinek, ale to nie wszystko, bo chciałem Wam powiedzieć, żebyście zwrócili jeszcze na jedną uwagę. Nie wiem, czy, no też ważne, trudno powiedzieć, co jest ważniejsze, ale jeżeli uczycie się grać na akordeonie, być może od takiej czystości dźwięku, którą będziecie sobie szkolić przez lata, na początku być może będzie ważniejsza dla Was rzecz, jeżeli chodzi o te droższe akordeony. Miałem przyjemność grać na tych bardzo tanich akordeonach i tych droższych i mogę Wam powiedzieć jedno. Markowe akordeony, takie jak Hochner, Weltmeister, to nie są najlepsze akordeony, ale powiedzmy z tej średniej półki gra się na nich o wiele łatwiej. Dlaczego? Jednym z odcinków już powiedziałem, akordeony te są wykonane po prostu lepiej. Jeżeli mamy miech akordeonu, który chodzi, on chodzi po prostu bardzo leciutko. Też jeżeli naciskamy dźwięki, to po prostu łatwiej się je przyciska. Nie męczysz się grając, ani naciskając, ani miechując. Mówiąc krótko, kupując akordeon z tej średniej półki, Hochner, Weltmeister, będziesz grał, nauczysz się grać szybciej, mniej nerwowo, po prostu nawet biorąc do ręki taki akordeon, od razu wydaje ci się, jakbyś umiał grać lepiej na akordeonie o 20-30%. A to jest związane z tym, że po prostu jest to akordeon wykonany przez lepszych fachowców, z większym doświadczeniem, no i oczywiście z lepszych materiałów. I to po prostu wszystko chodzi jak w zegarku. Natomiast jeżeli kupicie jakiś tańszy właśnie akordeon, wydacie niby mniej na początek, będzie się męczyć. Będziecie po prostu się męczyć, będzie Wam ciężko grać, będą Was boleć ręce, więc jaka jest konkluzja tego odcinka? Jeżeli uczysz się, albo jesteś na początku gry na akordeonie, zapomnij o tanich akordeonach, nowych akordeonach z Chin, tanich akordeonach, nawet używanych, ale tanich jakichś akordeonów. Nie kupuj też najdroższych akordeonów, bo to jest bez sensu, żebyś wydał dużo pieniędzy, bo jakby nie ma takiej potrzeby. Według mnie najlepiej jest właśnie kupić, jeżeli mamy najtańszy, najdroższy akordeon, kupić z tej średniej półki akordeon, tak jak mówiłem, Hochner, czy Weltmeister, czy może jakieś inne włoskie akordeony,
bo wtedy za relatywnie małe pieniądze będziemy mieć wysoką jakość akordeonu, przyjemność z gry i łatwość nauki. A więc to wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobał. Lajkujcie, subskrybujcie i co? Jest fajnie. Do zobaczenia. Bye, bye.